Uważam, że sesja Rady Miasta, która odbyła się 30 czerwca tego roku w sali Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, była bardzo merytoryczną, nadzwyczajną sesją powołaną w sprawie komunikacji w naszym mieście. W styczniu tego roku Rada Miasta podjęła uchwałę o wyjściu Jastrzębia z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego i uważamy jako organ wykonawczy, że ta uchwała została podjęta prawidłowo. Teraz na sesji nadzwyczajnej każdy mógł się przekonać, że ta decyzja była podjęta prawidłowo. Wszystkie strony, które były zainteresowane sprawami komunikacyjnymi w naszym mieście, mogły się wypowiedzieć na ten temat. Mieliśmy swojego prelegenta, pana profesora Tomarka, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który jasno i wyraźnie przedstawił analizy ekonomiczne związane z funkcjonowaniem Jastrzębia w MZK, a właściwie wszystkie nasze zalety związane z jego wyjściem. Jastrzębiu się to po prostu opłaca. Niezależnie od tego, co sądzimy o Międzygminnym Związku Komunikacyjnym, o jego całej strukturze, naleciałościach i tak dalej, pod względem ekonomicznym uważam, że to był bardzo dobry ruch. Niewątpliwie ta komunikacja, którą chcemy zrobić, myślę, że będzie na takim samym poziomie lub nawet znacznie lepsza. Nie tylko będzie lepsza, ale również i będzie tańsza. Docelowo oczywiście z komunikacją bezpłatną.